No i on dzień przed wypłatami, mój szef, podchodzi do mnie i mówi: no Karla, bo ja w sumie jeszcze z tobą nie rozmawiałam o wypłatach, czy 3,5 tysiąca będzie ok? A ja tak patrzę się na niego i mówię: przecież jakby wszystko o wypłacie jest napisane w umowie. A on: no wiesz, ale to jest taka umowa, o żeby tylko była, a przecież znacznie więcej dostawałaś, bo dostawałaś napiwki. A ja mówię: okej, ale od kiedy napiwki się wliczają do umowy? Dla niektórych 3,5 tysiąca jest sporo i nie mówię, że dla mnie nie jest, ale tak jak wspominałam wcześniej, pracowałam po 13 godzin dziennie i wyszło mi, że dostałam prawie 6 tysięcy złotych. I uważam, że tyle powinnam dostać, no bo jednak tyle przepracowałam. No i oznajmiałam to mojemu kochanemu szefunciowi i przy okazji wspomniałam, że mamy prawniczkę. Więc wydaje mi się, że trochę obstrał zbroję, ale nie na tyle, żeby zapłacić mi pełną kwotę. Ja oczywiście niby tak bojowo nastawiona, tak naprawdę było mi tak przykro, że on ledwo odszedł i ja po prostu rozryczałam się, nie? On jeszcze siedział gdzieś tam przy stoliku, bo to już zamknięte było. Zamykaliśmy wtedy i ja normalnie łzy w oczach i wtedy... I Misiu, czyli mój współpracownik, powiedział, że powinnam walczyć o swoje. I tym bardziej, że wszyscy mówili, że mega dobrze i sumiennie wykonuje swoje obowiązki i że po prostu takich ludzi do pracy to ze świecą szukać. Z czym się oczywiście zgadzam, bo chyba jako jednego nie oszukiwałam i naprawdę robiłam wiele ponad moje obowiązki. Zresztą gdziekolwiek bym nie pracowała, zawsze moi pracodawcy mnie chwalili i nawet dawali mi na sam koniec premię, mówiąc, że bardzo by chcieli ze mną współpracować na przyszły sezon, a tamten postanowił mnie oszukać. I nadszedł dzień wypłat i on każdego prosił po kolei do siebie i dawał, kazał przeliczać i tak dalej, a w końcu nadszedł czas na mnie. I ja taka obsrana już przychodzę i on mi daje to. Patrzę, 3,5 tysiąca oczywiście. I ja mówię: no sorry, ale spodziewałam się więcej, ponieważ więcej przepracowałam. A on zaczął wyliczać mi, ile dostałam z napiwków, i powiedział, że to jest znacznie więcej, niż bym dostała tej wypłaty, co chcę dostać. A ja powiedziałam, że jakby to jest logiczne, że każdy dostaje napiwki, i dziwne, że w ogóle on, pracodawca, wtrąca się do moich napiwków i mi je podlicza, ile ja dostałam za nie, więc masakra. I on próbował mi mówić, że moja mama namąciła mi w głowie i że jak chce, to niech mama ze mną porozmawia, bo akurat moja mama wtedy przyjechała mnie odwiedzić. A ja mówię: dobrze, to porozmawia.